Pierwszą część oglądaliśmy Elden Ringa u Random Bruce'a. Zobaczymy, czy coś się poprawiło. Spartiatix! W pogoni za Miecykiem. To jest drugi part Elden Ringa. Oglądaliśmy pierwszy z 2 tygodnie temu. Więc no. Siema Pusiciel, siema Konfi, siema Prykato, cześć KMZ, siema Batman. Cześć, pikselowa Zosia. Witam. Dzisiaj sobie poeksplorujemy wpierw i będziemy... Ile miał deadów ostatnio? To jest od razu jakby po tym? Ty, on zabił w ogóle Margita? Na tamtym filmiku, co oglądaliśmy? Czy nie? Kurde, nie pamiętam. Bossa robić. Moja pierwsza broń w Elden Ringu, ta co ja mam? Ja będę chciał ją później zamienić, nie? Nie, nie pokonałem go Drake'a. Właśnie próbuję trochę... Aha, racja. Pokonał, bo jest w zamku. Ja się głupio pytam. Ale czekaj, bo on teraz będzie się bił z tym, z Godrickiem, z co ma smoczy łeb. No tak. Czek, spić. Ale nie pamiętałem, że wygrał. Trochę przesadzony ten minion. Nie, ja muszę znaleźć jakiś armor i lepsze Q, bo mi jakiś lamus na 2 hity bierze. Pierdolę to. Siema Pioraz. Jestem na 2 kurwa hity od jakiegoś lamusa. Tak, gdzie są moje dusze? Gdzie Ty, są moje ciekawe, dusze? Czy będzie spokojniejszy na tym streamie. Chciałem sobie eksplorować na chillku. Się męczę z takim mobkiem. Leż kurwa. I ty też kurwa leżę z tym psem. Leż kurwa. Waruj, kurwa. Demacja! Dziś nie płaczę? Wkurwiać się mogę. Powiedziałem, że nie będę narzekał, płakał jak dziecko, ale wkurwiać się będę. No kurwa, gram w Eldena, jak mam się nie wkurwiać. Ty no, eksploruję i póki co nic ciekawego tu nie ma, nie? Nie grasz jak cipa i bierzesz pada, ale ty wiesz, że na myszce i klawiaturze się trudniej gra. A nie wiem, na jakich gram ustawieniach. Te, które mi gra zalecia. Moja postać to gówno pierdolone. Szczerze, miecz mam fajny, a moja postać liże jaja. Moby w Eldenie są denerwujące czasami i zawsze w Soulsach są moby irytujące. Bo choruję na liżmę. Nie wszystkie, ale wiesz. Kurwiaj tym mobem, ja pierdolę, ale... No kurwa, ja tego mobka pamiętam, on jest giga broken. Szmata! Ja pierdolę! Spoko, moja papi. Postać jest śmieciem! A to nie skończył śmieciem, nadal? Śmieciem! Dosłownie, moja postać to śmieć! Możesz mi założyć, kurwa, broń? Co on robi? Aha, kliknął tego, strzałkę chyba. I mu zdjęło item. Z tego co rozumiem, ale tu ciężko się trochę połapać. Nie wiem. Tak, no. Dobra, dzięki. Widzę. Kilka prób możemy dać Godrykowi. Jak uznam, że jestem nadal cipa, za słaba. Powinien zrobić to, na easy. Tak szczerze, to wydaje mi się, że Godryk był słabszy niż Margit. Tak szczerze, bo był wolniejszy. Nie wiem ile DMG bił, ale. No, bardzo łatwy był ten boss. Cześć mamon, ty, no czemu mi nie wychodzi ten lepszy atak? Ej, ja troluję? Halo? No, czemu nie działa mi mój lepszy atak? No 5 razy próbowałem go użyć. Czemu mu nie działał? Lepszy atak. Ej, ja troluję? Halo? No, nie wiem co on robi. Czemu nie działa mi mój lepszy atak? No 5 razy próbowałem go użyć. Dziadek Godzki duo w Eldenie dużo mi zostało do końca. Raz. 4 bossy? Albo 5? Nie pamiętam. No i czemu tego nie mogłem użyć? I czemu mi się menu schowało z estusami? Ej, czemu mi się chowa menu? No ale niedużo, niedużo. Jak ich zrobisz, to chyba najtrudniejsze za to. Także gratuluję. Brawo, powinieneś go zabić za długim razem. Jesteś chujowy. Spokojnie. Ale widzisz? I co? Przed chwilą wyśmiał ironicznie śmieszek pieprzony i zobacz, drugie czy trzecie podejście go prawie zrobił. No dobrze mu napisali, to jest słaby boss. Nie, kurwa, chciałem... Kurwa, chciałem mu stagera wjebać, czułem, że byłem blisko, zgridowałem. Właśnie przyszły mi frytki z posypką?
Jakim posypką? Życie jest piękne, no widzą. Aj! Przyjmuj bombę. No oj. Ale co to za atak jest? Umiem robić uniki. Turlam się jak jeż na ulicy. Jeż na ulicy są często rozjechane w sumie. To chujowy przykład trochę. Wyczułeś korzyść, czy no dobry. Widząc i dzisiaj polecisz zgodzić za rajda? Chcesz to sam zapytaj mamona, co mu na pewno napisałem. Na razie nie mam broni, które bym chciał, niestety. Które broni chcę? Darkmoon Greatsword albo Fesmonus Blade. Ale oho. Wolę ten lodowy. Mam torbę. Znowu gadanie. Dzięki, że mam prywatnego lekarza za darmo. Kurwa, pokczem. Martwi się moją chorobą, stwierdzam jakieś schorzenia. Sianafa to nie chcę. Muszę się... Ej, coś o tym Torbielu. Oglądaliśmy filmik zagnębiony przez czat Random Bruce. Czyli to są chronologicznie filmy dodawane. Bo też tam o tym gadali. Pocieszyć. Czymś słodkim. Co, nie? Zepsuło mi się tiramisu? Kurwa, zepsuło mi się ciasto od mamy. No ale jak miałem zjeść całe? Sadia. Kurwa! Dobra, mam jeszcze... Jak całe? No do lodówki tak chowa, ja nie na parapecie stoi. Dostałem ciasto od mamy i od dziewczyny dostałem, to znaczy od dziewczyny dostałem ciasto i od mamy tiramisu. I jak mam to zjeść, żeby się nie zepsuło, bo to krem kurwa jest, no jak mam to zjeść w 2 dni? Czy twoja dziewczyna pracuje w piekarni? No nie. Ale umie piec, to mi zrobiła na urodzinki. Serio, mam one od tylko zjebek? Jest! Kurwa, leży! Jak leży! Koryta. Kurwa, leży! No, to udowadnia, że ten boss, dobrze pamiętam, był łatwiejszy niż Margit. Ale był, no. Margit to był taki, no... To jest trochę porypane w Eldenie, w porównaniu do In Soulsów. Że Margit jest pierwszym bossem, a jest, no, bardzo silny w porównaniu... Następny ciężki boss to będzie chyba dopiero ten... Nawet go nie trzeba robić, wiecie który, ten co na koniu jeździ, taki byk. W sensie taki wielki chłop. To chyba dopiero kolejny trudniejszy boss. Ale nawet go nie trzeba robić. Radan, no. Dzięki Wajon za 9 lat. A Melania nie jest last bossem, nie? Ona jest najtrudniejszym bossem, a nie last boss, ten smok jakiś taki księżycowy. Jeden z trudniejszych. A jaki jest najtrudniejszy boss? Ten ostatni smok? Jaki boss jest trudny tu? Taki top 3 bossów. Są jakieś itemki do zbierania? No ten złoty smok końcowy, on jest trudny? Niech będzie chwała, potem coś niesamowitego. Jak się używa emotek w tej grze, widzowie? Na klawiaturze i myszce? Na G? Na G jest mapa. Escape? I po prawej? O! Ty, ale chyba nie mam tego gestu. Rozumiem, że jak tu dam tą emotkę, coś no dostał, stanie, nerfy, ale dostał. Chyba jej nie mam. Kurde, nie mam. No dobra, a tu? Albo ktoś dla Beki se to dał. Nie mogę po prostu najechać na to, tylko muszę po tym cisnąć. Nikt na to nie wpadł w tej grze komputerowej. Co? Po prostu najechać na to, tylko muszę po tym cisnąć. Nikt na to nie wpadł w tej grze komputerowej. Że po prostu zamiast jeździć po tym jak debil, to se pyk robię. Mogę? O! Dzięki, Kamil! Ej, gdzie się go stagerem napierdala? W koński łeb? Czy w dupę? On nie ma stagera? Aha. O, to jest bosik. Ty, w sumie tak, to jest poboczny, ale on jest bardzo łatwy, on ma bardzo mało HP, ten boss. Powinien go na easy zrobić. Gdzie się go stagerem napierdala? W koński łeb? Czy w dupę? On nie ma stagera? Aha. Dobra, za drugim razem. Na 100% Elden? Za pierwszy ten boss jest. Bardzo. W ogóle geniusz dla tej gry. Siema, zmarł mi koń, zaraz umrę od wielkiego smoka. Jeszcze mnie kurwa gra pyta, czy chcę użyć Estusa, nie? Żeby wskrzesić konia i tracę czas. Co? Nice. Serce smoka, co to robi? Nice, mamy to. No kiedy wypierdalaj, dance? Kurwa mi chwałę grałem moją. 100 lat temu. Ma to jebana, kiedy kurwo. Wypierdalaj, się cieszę. Co się stało? Ty chwilę na czat patrzę, jakieś krzyki. Co się wydarzyło? To. No wypierdalaj, kurwa mi chwałę moją. Szmato jebana, kurwo. Wypierdalaj, się cieszę itemem, kurwa. Jebana ważka, ta spierdala przede mną. No wypierdalaj. Spokojnie. Fabułę teraz eksplorujemy. Teraz exploring robimy. Spokojnie. Dobra, dajmy HP jak gigaczat. HP zawsze dobre. Jezu, kto wymyślił te ważki, ja pierdolę, no. Eee!
Wstrzygam się zaraz na tą grę. Pierdalaj. Zabijesz te kwiatki? Czy to komar, który... Nie wiem, no. Ekspert. Chyba bossa tu mamy, widzowie. Wbiję level i lecimy na niego. Nie ma tu bossa? Czemu mi spoilerujesz? Gdzie mam niby ten posąg? A to? Ten cycyk? Okej. Okay. Kurza mnie, że nie można mapy na koniu. No patrz, jestem na koniu, klikam G. A nie Boże, mogę. Co A dobra, tu się mogę, dzieje? Mogę, dobra. W kopalni zawsze znajdziesz kamienie do ulepszania. Spoko, potrzebuję tych lepszych tylko. On ma taki duży bęben na kamerce, czy to co? Czy co to jest? Siechu, wyjdź stąd i rób fabułę. Jak Lata, bęben? Nie mogę eksplorować i sobie pozwiedzać, czy co? A, że kolano wystał. A, że... Kurwa, wszystko. Ale nie, no chyba to noga. Nie wiem, w sumie. A nie, mam poko, potrzebuję tych lepszych tylko. Siechu, wyjdź stąd i rób fabułę. Chwila, to ja sobie nie mogę eksplorować? I sobie pozwiedzać, czy co? Ja pierdzielę, ile ponurych kamieni mamy, nie? To jest coś pięknego. Ile mamy? 3, 4? Ale co zaraz broń lepsze? 3 chyba mamy, nie? Ponure kamloty. No, widzę, że to kopalnie oddają. No, dostałem 3 ponure kamienie, a tyle co ja nie wybrałem od początku gry. Jak byłem bobasem, jadłem gerberki i nie pamiętam. Ale pamiętam taki wynalazek, mleko w proszku. I wiesz, co to jest? Chwila, już go ulepszyłem raz, czy nie? No mam 3 ponure kamienie. Aha. O kurde. Potrzebuję Ale lepszy. To zawsze było takie... Ja pierdolę. Myślałem, że sobie ole już lepsze. Ale zobacz. Bo za pierwszy... 400 dusz. Łatwy bosik. Ty, co to jest za zamek? Idę tu. Da, nie wiem co to za zamek, ale idziemy tu. Widzowie, pamiętajcie, że ta gra nie polega tylko, że klepiesz od bossa do bossa, nie? Przed chwilą walczyłem z Kodrykiem. Przez polega ostatnią na tym. Niecałą godzinę? Nie, przez ostatnią godzinę zabiłem 4 bossy, a mi ktoś narzeka, że bossów nie bije. Gdzie znajdę, widzowie, te lepsze kamienie? Nie no, ale... W sumie eksploracja w Eldenie jest serio zarobista, ale no polega na biciu bossów. Ale eksploracja jest, no, kozacka. Fajne jest to, że... Nie ma wszędzie wskaźników, gdzie iść. Tak jak w typowych grach, wiesz, Ubisoftu, bo oni robią z otwartym światem. Tylko tak sobie chodzisz, zwiedzasz na własną rękę. Nie pchają cię nigdzie. Tak się fajnie to odkrywa. No i bosiki na końcu zawsze. To wiadomo, w Eldenie było dużo bossów typu, że mobek z paskiem HP, ale mi się to podobało. W jakichś lepszych jaskiniach? Tu mam wejście do bossa. Dobra, dobra. No, bosik też łatwy, ale też znowu dał mi mało dusz. Tak, gdzie teraz fabularnie mam iść? Do Akademii? To jest ten chyba co... A do Akademii gdzie mam niego mieczem walczył, nie? To wszystko okej? Okay? Z głową? O nie, tylko nie homar. Nie biję się z nim. Gdzie ta Akademia jest? Tutaj? Ja już mam broni, które chcę używać. Innych nie używam. To tragedia była. Ja już mam swój wymarzony miecz i będę go robił, jak już będę mógł go robić. No w spamu jest na coś jakiś mitoman i nie wiem, o chuj ci chodzi, czy masz jakiś problem do mnie. Pogodziłem się z Bartkiem. Nie wiem w sumie. A, to szukamy tego smoka. Szukaj w nocy. Dobra, a trudny jest ten smok, czy nie? Bo jak mam tu mieć 1000 desek, to ja podziękuję. No, no mam nadzieję, że nie wybaliście mnie na jakiegoś potężnego. Co, Wajryt, który miecz? Czy do Akademii? No najpierw tego smoka chyba walimy, nie? Nie idź do Akademii, a ja chcę smoka. Niech idzie, niech sam się nauczy. Czego mam się nauczyć? Naprowadzacie kurwa na jakiegoś super silnego moba? Gra, proszę, wiem. Nie trolujcie mnie. Jeden z najlepszych broni. No jest trudniejszy, nie? Jest trudniejszy ten smokeł. Ale tak mnie to irytuje, że pada mi koń, klikam E, żeby go wskrzesić i jeszcze mnie pyta, na pewno chcesz wskrzesić tego konia, jak napierdala cię kurwa ogniem wielki, popierdolony kurwa wkurwiony smok? Tak. Czy jesteś pewien, że chciałbyś wskrzesić konia, kiedy napierdala cię wielki wkurwiony smok? Tak. Aby na pewno? Nie kurwa, no nie. No ja pierdolę, no Schizo. Kto wpadł na taki zjebany pomysł?
No ale come on! No na chuj mnie pyta, czy se konia wskrzesić, no. Można to w ustawieniach zrobić. Jak udaję pod content? Pada mi koń i se go insta przyzwać, a mnie gra pyta, czy se go przyzwać, no. Oczywiście, że to jest wina konia, kurwa. Bo jak debil się mnie gra pyta, czy mam konia wskrzesić, który nie żyje. Ile? Prawie zawiódł. Kurwa, jedna ważka, no. Jezu, wkurwiający jestem boss, nie? Proszę, Blit, błagam. No gdzie jest Blit? Blit, błagam. Proszę, Blit, Blit. Blidzik wszedł? Katanka? Jezu, kurwa, mamy go. Nawet trudny był. Uuu, 14k dusz. Blyf, kamienny klucz do akademii. Chwila, ja musiałem tego smoka zabić, żeby iść do akademii. Czemu mi nikt o tym nie powiedział? Super widzowie, ja nie walę konia. Nie trzeba było. Od 3 miesięcy. Można było wziąć klucz i uciec. Co to jest? Po prostu? Tak chwilę? Nie, nie, nie! Oj, oj, oj. Czy ja straciłem te dusze? Tak, ale spadłem, więc jak mam odzyskać duszę? Będą na krawędzi gdzieś? Okej, dobra, gra pomyślała. Jak on i Mamona w ogóle wpieprzają się na tak... no wiesz, to pierwszy Souls... Znaczy nie, on przyszedł Dark Souls 3 jeszcze, nie? Ale czy to prawda, że on przyszedł Dark Souls 3? Czy to mit? Gadał, że przeszedł, ale... Chwila. Ile? Chwila, czemu widzę dwa paski zdrowia? Czemu widzę kurwa dwa paski HP? Uderzyłem w to coś przede mną, ale HP nie straciło. Co tu kurwa chodzi? Nie rozumiem. Gdzie w ten ślimak guślasz? Widzę dwa paski HP, gdzie jest drugi kurwa minion? No ale kościu no. Gdzie jest drugi potwór? O czym on mówi? Aha, fajny pos. Nie wpisuję w Google, przyrzekam. Dziewczyną piszę. Nie sprawdzam! Dziewczyną piszę, bo się z nią uzgaduję jutro na Sylwestra. Poczytam te opisy. Przed tobą ślimak. Jak kurwa przede mną ślimak? Co jest? What? Co to kurwa było? Nie oglądałem Dune jedynki, ale podobno dobra. Muszę obejrzeć. Ty, nie ma go tu. O kurwa, dobra, czaję. Schizo. Dobra, leży. Nice. Macie historię moją przeglądarki od... Co to w dupę jest za emotka? Razu, wy mnie wkurwiacie. Proszę bardzo. Co jest? Co jest? Mówiłem, kurwa, piszę z dziewczyną, a wy mnie wyzywacie od oszusta. Dupcie ogarnijcie. Jak miałem, kurwa, usunąć? Odklejka na czacie. Odklejka na czacie, odklejka na czacie. Okej, okay, jestem nazywany śmieciem, bo od... Co się tu stało, że taki przeskok? Pisałem dziewczynie na Facebooku. Okej, okay. Historii nie było Facebooka, bo ja mam odpalone karty. To macie. I teraz liczę kurwa na przeprosiny. Macie mnie kurwa przeprosić. Wyznacie mnie od... A co tu chodzi? Powie zaraz po pierwsze. I teraz liczę kurwa... Pasuje ci pomysł? 14, 15, spacerek, idziemy, drink, idziemy do mnie. Tylko, że ja się chyba nie... O 7 chyba. Nie będzie spotkania. Pana przeprosiny. Macie mnie kurwa przeprosić. Wy zadacie mnie o coś, o co nie zrobiłem, a jak dałem wam już drugi dowód, to nie chcecie mnie przeprosić. Podwójne standardy. Tak, kurwa, przerobione. Wynająłem grafika, żeby mi przerobił. Czemu mam się przyznać do czegoś, czego nie zrobiłem? A co mnie ma boleć? Pomówienie ma mnie boleć? Co chodzi? Dobra, łatwy był. Ja rozmowy... Nic nie podbieram byt. Rozmowy random ruszę z czatem, to jest... Coś naprawdę pięknego. Kefneta, co to mi się odkleiło? Odpisałem dziewczynie na fejsie i się czat zesrał, że w 6 sekund kurwa znalazłem poradnik do bossa. No zastanawiam się nad tym itemem, nie? Czy on jest na stałe? Jakieś mi daje buffy, czy co? No bo efekt przedmiotu po zmieszaniu do eliksiru tymczasowo zwiększa siłę. Rozkmin jak wmieszać i będziesz więcej. No ale nawet jak rozkminię, to co mi to da? Jaki eliksir? Nie wybrałeś eliksiru do tego pierwszej lokacji. A co ten eliksir mi daje? No ale przecież mam Estusa. No już wiem,
wiem, gdzie jest ten eliksir. Kościół Mariki w Limgramie. No już oddajcie emotki, niech se piszą. I tak już przeczytałem na czacie dawno temu, więc oddaj widzów. No ale i tak tam nie idę na razie, bo mam wyjebane. Na chuj mnie. Jeśli on ma dziewczynę, to ja chyba serio upośledzony jestem jednak. Widzą. Nie, no nie mówię nic. Nic nie mówię. No. Sobie, ale ja nic nie sprawdzam na necie. Jedyne sprawdziłem sobie te mieczyki. Jaka historia kwasem po twarzy? No miałem ultra raderm abrazję, chłop mi jakoś tak twarz ściągnął mi pierwszą warstwę skóry, czy na skórka, czy coś. A później kwasem mnie polał i piekło w chuj u kosmetologa. I on dał mi, on mnie polał takim kwasem najłagodniejszym, najdelikatniejszym ze wszystkich. I kurwa, czułem jakbym miał twarz w ogniu, nie? Ja miałem... Kolega mu skórkę, nie... Chyba nie o to chodzi tym razem. Taką dziewczynę, nie wiem czy opowiadałem, umówiłem się z laską z Tindera, piękna na zdjęciach. I tak, laska 1,85 m, bez butów, a była w szpilkach, więc była wyższa ode mnie, kurwa gdzieś o tyle. Wielkie kurwa spocone pachy, no ze stówkę ważyła, przyrzekam, nie? Makijaż jej rozpływał na słońcu, też szybko spierdalałem. Ty Smoke, no ja mam pytanie. Niesamowita historia. Gorlok, no co ty piszesz? Ale co się dzieje w tym? Ale co? No i są razem? Bo nie z tej historii nic nie wyniknęło. Są razem teraz? To jest ta dziewczyna, co się w Sylwestra spotka z nią? Spotkał w sensie, no jest luty. Trochę spóźniony filmik. Panie, a ty jesteś 10 na 10? Że szukasz laski taka 7 na 10? Ile ja sobie daję? Charakteru 9 na 10. A z wyglądu? Nie wiem, 5 na 10. Dobra, Bosik. Nie no. Powiem ci tak. Jeżeli on sobie dał wyglądu 5 na 10, a charakter ma raczej gorszy, no to jak to wyszło 9 na 10? Rudy Wilk Radagona. Jak dajesz sobie 1 na 10? Jeśli on nie ma drugiej fazy, to jest dość prosty. A jeśli będzie miał drugą fazę, to nie. Ten wilk ja był fajny, bo... FNV. Nawet wygooglowałem mało sobie, jak się podetrzeć wczoraj. Nie chcę wam psuć waszych marzeń, ale... Co on mówi? Ile ja sobie daję? 140 lat. Jeśli on nie ma drugiej fazy, to jest dość prosty. A jeśli będzie miał drugą fazę, to nie. Ja wszystko googluję FNV. Nawet wygooglowałem sobie, jak się podetrzeć wczoraj. Nie chcę wam psuć... Jak się podetrzeć googlowo? Jak... Ile on ma lat? Co, on do tej pory dupy nie podcięł? Nie no... Poczekaj... Nie zastanawiajmy się nad tym. Waszych marzeń, ale jak kiedyś chwilę pograłem w Eldena, to miałem ten miecz. Jak coś. Wyjeb o ten miecz, a to nie jest tak, że twórcy tej gry balansują tą grę, nerfią jakieś bronie, balansują, buffują, nerfią bossy, upgrade'ują? Jakoś nie widziałem, żeby ten miecz pokazał się na każdym filmie najlepszej broni w grze OP. Ta broń jest jedna z najlepszych broni w tej grze. Nie wiem, o czym on mówi, ale tą grę... Tą broń się speedrunuje, no. Broken jest. Dzięki Capix za 10 lat. Wiadomo, są jakieś porypane bronie, które możesz zdobyć jakoś tam, wiesz, dużo grając. Które są lepsze, ale no ta broń jest naprawdę, jak na to, jak ją zdobyć, jak jest bardzo silna i ma blida i fajnego skillka, no ona jest bardzo dobra broń. Dobra, mamy go. Dobra. Widzieliśmy w prawą stronę, teraz widzimy lewą. Ja ze swoim wyglądem mogę poderwać kamień z ziemi. Ale w kogo ty chcesz rzucić? Jak oglądasz mój gameplay, szare pierwszy rzuć kamieniem, myślę, że rzucisz kamieniem. A teraz źle zrobiłem. Czemu ci uciekają komórki szare? To znaczy, wiem, że raczej ciężko, żeby coś takiego ci znikało, jeśli je w ogóle masz, ale no pytam. Normalnie gram. Jak walczyłeś z tym wilkiem, to zajął ci płótnienie, potrafisz zdrzeć jego... Czy Elden jest łatwiejszy od DS3? Kurde, się zastanawiam, bo chyba, bo w Eldenie jest więcej rzeczy. Wydaje mi się, że bossy są trudniejsze, ale da się być silniejszym. Więc ciężko powiedzieć, jak wiesz co zrobić, żeby być silniejszym, no to jest łatwiej. Ale jak grasz tak, jakbyś grał, że od bossa do bossa i
jakoś nie szukasz dużo ulepszeń, no to może być ciężko. Trzy? Tak? I co, zły na mnie jesteś, że biłem wilka 15 minut? W Dark Souls 3 nie da się być aż tak OP. Jakbym Eldena i wszystko one-shotował i speedrunował, to bym miał 200 widzów, które na widzach zależy. A czy jest jakiś streamer, któremu na liczbie widzów nie zależy? Gucio? O tak, jak ja bym miał po 10 tysięcy widzów, to na pewno by mi różnicę 2000 widzów na innej grze zrobiła mniej. Idealny przykład. Padłem na pomysł ukończyć Sekiro i ukończyć Sekiro, ale speedrunem nowej grze plus? No, Sekiro też bym pospeedrunował, ale chyba Dark Souls 3 będę speedrunował po DLC do Eldena. Remek odpalił, będę musiał grę kupić, zaraz mi wypierdoli gierę. Dobra, Remek odpalił. Dark Souls 3 jesteś na drugim bossie, nie wiesz, jak drugim bossie? Drugi boss Dark Souls 3 to był? Który teraz się zastanawiam, który to był? Ale czekaj. To drzewo? Nie, nie drzewo. Nie, widzę, jak jesteś na tym drzewie, to ten boss to jest nic. To wchodzisz w walkę w jaja i on jest easy. W ogóle o nim zapomniałem. Ale to chyba nie było drzewo, drugi boss. Jaki w zmroźnej do... Pierdziele, chyba mi z głowy ten boss wypadł, bo go nie pamiętam. Czekaj, aż muszę zobaczyć. A ten wielki, co ma taką pałkę. To przecież, widzę, przecież ten boss to może... Nie, no nie ma co farbić przed nim. To jest chyba najsłabszy boss w całej trylogii. Ja muszę grę kupić, jak sobie w nią grać. A on kosztuje 150 Walgo po prostu. Kurwa, ta gra. Dobra, trudno, no kupuję. Nie. Dobra, powiem ci tak, widzu. Jak chcesz ułatwienie na tego bossa, i bo ci ciężko idzie, to boosta na elektryczność ty kup. To easy go zrobisz wtedy. To z palcem w dupie i to nawet nie swojej. Nie trzeba, Juriel, no kupię sobie tą grę, nie? No streamuję, zarabiam z grania w gry, no aż tak nie będę. Powiem tak, miałem ochotę eksplorować, ale mi się odechciało. Odechciało mi się eksplorować. Czemu? Ja tak nie lubię jakichś labiryntów. Ty no gdzie ja kurwa jestem? Spidanguwika, nie, gdzie jest ta lokacja? Ej, gdzie jest ta lokacja, widzowie? Tam gdzie, wiecie, no, zabiłem wilka, byłem na górze tam. Gdzie to jest? To nie tutaj. No kurwa! Chwila, no gdzie jest ten portal? Upo jestem? Sala debat? No dobra. Powiem wam, wkurwia mnie ta lokacja, szczerze. Nie podoba mi się. Ładnie wygląda, wizualnie naprawdę fajnie, ale na sranę tych czarowników z różdżkami, pełno kurwa labiryntów, no ja takich lokacji nie lubię. To już chyba wolę jakieś bagno. Chciałbym się... Niedawno gadał, że woli Dark Souls 3 w poprzednim parcie, bo są tylko dwa. I wnerwia go otwarty świat. Jest lokacja jak z Dark Souls 3 i już narzeka. Pierwsza lokacja jak zawsze... Cię zapieprzę w łeb w GTA. Eksplorować. Spokojnie. Czokę. Ale go ograłem. Co to za boss? Jakiś w skali od 0 do 10 trudny? 2. Mogłaby mnie taka pogryźć. Nie stawiam oporu. Wobec tych trzech, które zrobił głównych, to najłatwiejszy. Ja pierdolę, nie lubię kurwa takich bossów, nie? To już wolę jakiegoś Nameless Kinga, na którym zdechnę 200 razy. Ty, to on grał Dark Souls 3. Skoro zna Nameless Kinga, ale... Kurde, nie wiem, czy to jednak nie jest mit, że on grał w Dark Souls 3. Tu coś śmierdzi. A to był Nameless King? Czy... Nie, tak się nazywał, nie? Rzeczywiście łatwa, no nie wiem, spanikowałem. Fajny to był bosik. Hello? No, padłem, bo kurwa, bo zbuguję grę! Walnął mnie przez domek! Chujowo zagrałem, zaatakował mnie przez domek! No leczą mnie słabo poty, bo mam chujowego Estusa, no. Czekaj, on zabił tą babę już, czy ją skipnął?
Okej, ten boss jest pobudowany. Tam rani, jego nie rani, przenikają, to kurwa, przez budynki. Tu się pierwszą te nazwy z Eldenu. Leży na farcie, blit. Dobra, i jaka jest nagroda za jego Renela, gadę? Renala. Strujesz mi dupę 4 godziny od rani tego bossa. To była ta... Gdzie moja nagroda? 4 dupy. Co to robi? Gadaj, do czego mi ta kulka? Nagroda to u handlarki przy stole możesz teraz kupić sobie dwie różne rodzaje kości bestii. A na chuj mi ta kość bestii? Ej, a może polecimy ten Great Sword w sumie? Chyba już mogę, nie? Oho. Robimy. Shadow Moon Great Sword. Ciężko na tym etapie gry mogę robić tego Sworda? Chyba mogę, nie? Where you find Rani's rise and the place where you can then initiate the next part of the... Twarz nieskalana myślą. Nie no, powaga. Żartuję oczywiście, żartowałem. Dobra, musimy iść tą ścieżką tutaj. Tam chyba boss będzie do zabicia. Jak ty i tak masz jakiś opiemiecz, to bije więcej bossa niż boss w ciebie. Ej, dobra, ale ten... No to się pozbędziemy opiemiecza. On chce tą broń, no bardzo silna jest. Chwila, jestem w złym kurwa miejscu. Nie muszę robić serii questów, żeby tam wejść. Chłop na poradniku mówi, że nie muszę. Musiałem gadać z jakimś NPC-tem w nocy, ale już to zrobiłem. Robię krok po kroku, co chłop mówi, co mam robić. A komu przeszkadza, że ja sobie po miecz idę, który mi się podoba? Nie dostaniesz go i tak? No to trudno, no. Mam najlepszy miecz w grze. No dobra, ale co mnie to obchodzi? Ja chcę miecz, który mi się podoba i jego ataki. Czy lepiej mi się gra w Eldena, czy w Dark Souls? Ciężkie pytanie. Nie wiem. Podobny jest gameplay w sumie zrobiłam, bardzo. Zrobiłam, ale przyzwałam ale ducha. Mi się Elden bardziej ja nie podoba. Przyzywam duchów, Majka. Gram jak facet. A ty jesteś dziewczyną, to nie, spoko. A, dawaj, kurwa, laczku. O! Za ledwo. Pierwszym tu. Ale zaliczyło. Chwila, to jest remis, czy co? Nie no, win. GG. Ja zobaczmy, co poradnik mówi. The manor, which is where you will find Rani's rise, and of course that is where you can then initiate the next part of the quest. Wiem, że broń potrzebuje 40 intelektu, ale mam reset statów, tak? Pick the option serve Rani the witch, and after that, what you then need to do is turn around. Ale ten miecz chyba był na końcu linii questowej, nie? To trochę to może zająć. Jezu, robię sobie poradnik na jedną broń już, nie płaczcie. And then finally you then go to the next room and you then go and once you've done that you then go back up the tower and you speak to Rani again. Ty to niech Rado Bruce Dark Souls 2 przejdzie jak już skończył Eldena. Chociaż jakiś widz pisał, że chyba jeszcze nie skończył, bo w Dark Souls 2 się ten miecz od początku da mieć. Ciekawe jakby uszło. Sobie, że granie z poradnikami równa się graniem z tym, z samonami. Ale też sobie sprawę, że tutaj co metr leci kurwa ci 15 broni w kapci, a ja robię z poradnika jedną broń. Eldena Ponerfili, no widzę, że Dans tak pisze, tak, ale... Tak ci się, że chcę sobie mieć jakąś broń, która dawno mi się nie grałem, podoba, nie pamiętam jak było. Co mam ci powiedzieć, kurwa. Szansa, żebym sam wpadł na grałem, pomysł, żeby... Ja grałem wtedy, kiedy był speedrun, to można zobaczyć, kiedy to było, ale... Kurde, no nie pamiętam, czy były już te nerfy, chyba nie. Tą broń zdobyć, nie kurwa, wiem, co musiałbym mieć 1000 godzin w tej grze. Jaki mam level? 49. Oj. Nie wiem, jak ja do tego padłem. Ej, co jest? Czy na pewno przed speedrunem grałem, jak wyszła ta gra? Na mapie dwie rzeczy, ja ich kurwa nie widzę. To nie było nerfów, ale na speedrunie nie pamiętam, czy były już. Mapka tu. Nie mam tutaj tych rzeczy. Ja tego nie mam na mapie. No nie, robię sekwesta pobocznego z poradnikiem, na którego nigdy bym nie wpadł, grając w tą grę 5 razy ją przechodząc. No ten miecz jest silny bardzo. Mam wyjebane. Chcę mieć ten miecz i wyjebane mam. Ale znaczy, wiadomo, no, można downpatchować wierkę. Poszedłem na wiele ugód z widzami. I SG. Samonów podczas bicia bossów, choćby miałem 150 wyjebek. Chcę mieć ten miecz. No nie wiem, no i tak go zrobię, no. Chcecie to mnie, kurwa, wyzywajcie od szmat, dziwek, żebym lepiej DS3 czy Elden Ringa najpierw? Chyba DS3. Whatever mi to nic. Dzisiaj mnie jebaliście o to, ale że zależy, jak poradnika masz Eldena nie masz? Nie, nawet nikt nie przeprosił. To Eldena. Dzisiaj nie odzywajcie nawet do mnie. No spoko, no czat będzie mnie wyzwał, bo nie gram tak jak oni. Czemu go nagle? Co się... A, za ten mieczyk. W pogoni za miecykiem. Dalej. Happens.
wkurwia ich, że mi się jakaś broń spodobała i ją chcę zdobyć. Możecie mnie wyzywać ile chcecie, no. Mnie to nie rusza. Idę po ten miecz. Okej, okay, zacznę zaraz. Chwila, tutaj nie ma bossa do pokonania. Ja mam nadzieję, że to jakiś prostszy boss będzie do zabicia. Kurwa dwóch. Ty, ale on na Radana pójdzie z tą bronią? Okej. Okay. To chyba stąd się szło, gdzie są te moby, nie? No, co? Na trzy hitki? Padłem na trzy hity? Okej. Okay. Kurwa. Ta, no. No to ładnie taki gość. Nie powinno mnie tu być? Grałem dziś, to idziesz z bossa na wymianę zero skilla i takie bossy lejesz jak pety na premierze bossy płuciły. Ale nie wiem, Misteriolo, może po prostu bardziej ogarniasz. Cieszcie, że chociaż muszę sobie ten miecz kurwa wywalczyć ciężko, a nie mam go za darmo. Jak mam, aż mam ochoty samony przyzwać, bo kurwa no to jest 2-1, pierdolę to. Kurwo jebana, przyznałam Samona, 2v1 pierdolę was. 2v1? Okej, okay. Ja też gram 2v1. No co pizdo nie, oni mogą 2v1 przyjść. Oni też grają 2v1, nie widzisz? Przyzwał? No kurwa mać no! No ile on bije? No nie wkurwiajcie mnie, jak się z bossem męczę, proszę. Już mnie wkurwialiście, że se mieczyk z poradnika robię. A teraz mnie wkurwiacie, jak z bossem się bije, no. Pierdolę takie coś. Przestańcie mnie irytować. Kurwa. Ja muszę mieć lepszego Estusa. Przestańcie pisać rycerz z Rigma. Ale ja wiem, że jest w gracie. Co? Co? Przestańcie pisać rycerz z Rigma. Ale ja wiem, że jest nowy gracz. Co? Przestańcie co pisać? Co? Przestańcie pisać rycerz z Rigma. Ale ja wiem, że jest nowy gracz, kurwa Estus, ale nie gdzie. W nowy gracie? To w Wiedźminie? W nowy grad, kurwa. No. Jak oni go trolują. Jezus. Nie no, on jest tak zagubiony. Słyszałem, że w kościołach, ale ja nie umiem rozpoznać kościołu z grafiki na mapie. Wy pewnie wiecie, że to jest kościół. A rycerz Sigma. Odpalam poradnika, tylko kurwa do broń. Dobra, nie wiem, poddaję się. A, że go zabił rycerz i Sigma piszą. No, kurwa, jaja se robisz ze mnie? Nie mogę. No co to za pojebany boss? No ta, w sumie rel. Fajna kombinacja ciosów. Grasz w Elden Ringa dla cyferek, czy dla siebie? Odpowiedz szczerze, jeśli się da. No oczywiście, że gram dla cyferek, ale dla siebie też. Daj mi nalać kurwa coli chociaż, proszę, nie bądź szują. No kurwa mać! Ten boss byłby tak łatwy z samonami, że to jest niepojęte, nie? Nawet bym się nie zmęczył. Zrobiłbym go first try. To zrób. Nie używam samonów. I nie powiedzcie mi, że ten boss nie jest trudny, nie? Każdy boss jest trudny, póki ci nauczysz jego patternów, nie? Może... Ciężko zdodrzać 7 ciosów naraz. Ale szmatą jest ten rycerz, nie? Jaka kurwa magia? No skąd mam ci magię wytrzasnąć? Samoniki pójdą, coś czuję. Depresji dostaje, nie? Brusik, 1000 widzów prawie jest, spieszni się. No ale ci widzowie tylko wyzywają, typu parowanie ryjem, roluj kurwa jak debil, klikasz ale... jak zjeb. Mówicie, że szukać go w kościele, ja nie widzę tych kościołów nigdzie, no. Prostokąt na mapie Tuchet, to może być jakikolwiek budynek. Co, to jest kościół? Skąd mam wiedzieć? Pójdę tam, stracę pół godziny i tam nic nie będzie. Gdzie na dole mapy? No tu jest tu mapy, tak? No, spróbuję zeksplorować ten obszar. Może coś znajdę. Ciężka jest sytuacja. Jakiś chyba kościół. Błagam. Tak, jest święta łza. Kurwa. Będzie sam Monik. Nie, chcę zdobyć mój miecz. Będę tu siedział do 6 kurwa rano. Ja będę wyjebany, będę miał Sylwestra. Oleje mamę, przyjaciół, 10 rodzinę, litrów dziewczynę. Siedzę tu koli się napił? Do 20, aż nie będę miał tego jebanego miecza.
Aj, za szybko. Ale zobacz, już close. Dzisiaj ma 200 ciosów, gdzie wali ogonkiem i nie mogę go wtedy dziabać. Nie patrzę nawet na czat i nic nie widzę, co piszecie. Dzięki, jeden z 300, brawo, nice strike, a ci dam suba. Proszę bardzo, napisałeś miłą wiadomość, masz subika. Nie będziesz miał reklamę, a tamtym rzucę 10 minut na 15. Mam nadzieję 550, wiem jak mniej więcej bossy się zachowały. Ale patrzę, to nie nerfią statów bossów, a nie tych ataków? Co ty gadasz? Co, usunęli im ataki? Ej, powiem szczerze, wkurwia mnie ten boss, ale enjoyuję ten progres i bitkę z tym bossem. Ten rycerz fajny jest, tylko mnie wkurwia ten rudy. Proszę, nie odskakuj. Kurwa mać, no rudy parszywcu. Ty, ale zobacz, uczy się, no. Zrobi. No i git. Dał radę. Widzisz, jaka satysfakcja w Eldenie? Dlatego warto grać, no. A tu powinien być NPC. Nawet Joker ma satysfakcję. No i tu powinien być ten wilk. Gdzie on jest? Nie pierdolcie, że biję się z tym bossem przez pierdolone 2 godziny, żebym chuja do dupy dostał. Gdzie jest pchlarz? Gadałem z nim w lesie. Takich tak, niespodzianek przyjemnych gadać. Nie będzie. No nie ma go. Co jest? Gadałem z tym NPC-tem. Przyszekam, no. Gdzie jest ten wilk? Nie ma go. Jadę wedle poradnika. Ale przecież na jego poradniku na YouTubie tego nie. On gada z tym magiem i idzie od razu do wilka. No gdzie jest ten wilk? No gdzie ten filczur? No powinien być tu. Pogadałem z nim w podziemiach, pogadałem z kapelusznikiem. Dobra, zostaje mi jedna rzecz chyba, jak nie mogę mieć miecza. Czyli tutaj musi być festiwal, żeby ten NPC był, tak? Do kowala idź. A gdzie jest ten kowal w akademii, bo... Nie chcę się ośmieszyć, ale jeszcze z nim nie gadałem. On był gdzieś przy akademii. Gdzie on jest? No i gdzie ten kowal? Jak się ten kowal nazywa? Czemu go wcześniej nie widziałem? Czemu go wcześniej nie widziałem? Przyrzekam, eksplorowałem tą ruinę. Jak ja mogłem go przegapić? On nawet nie jest mały. Jak ja go nie widziałem? Przecież on tu stoi. Jak ja go nie widziałem niby? O, jest wilczur! Kurwa, co tu dobra. Się dzieje? Mamy wilczura. Chyba nie będę musiał tego Radana zabijać, żeby ten miecz mieć. Nie, no jak tak to pierdolę tego questa. Nie, no raczej nie. Nie, no nie ma opcji, że będę musiał go bić. Muszę się z nim bić? Nie. Nie, naprawdę? Ja muszę go zabić? Może o innym bosie on mówi. Nie wiem, jeszcze mam zjebane bindy na tego konia. Na koniu będzie mi łatwiej, a właśnie nie łatwiej będzie mi bez konia? Oj, oj, oj. Ale immo na tym bosie każdy streamer respił tych małych pachołków, a Mamon używa samonów na nim. Jak inni streamerzy używali, to ja też użyję. Mamon robił bez, no dobra. Mamon robił z czy bez, ktoś wie? Chciałbym, żeby ktoś kiedyś pragnął mnie tak bardzo, jak pragnie Dark Moon Greatswarda Random Bruce. No, moje pragnienie chyba skończy się tylko na pragnieniu, bo muszę tego cycka zabić. Nie wiem, co mam zrobić. Zobaczę, czy jest ktoś na YouTube, kto go robił pałką level 1 czy coś. Dla motywacji. Na pewno są tacy. Przyzywa te samony? Aha. Rozebrał się. No, oro będzie. Czuję. Powaga. Co on robi? Prawie 1:1 jak na filmiku. Czemu bez zbroi? No bo ona i tak mini chyba nie daje. Fajny włosik, no. Ten boss po nerfach jest. Nie no, chyba go nie zrobi.
Przynajmniej nie teraz. Kończę, nie chcę. Nie, zmęczony jestem, kończę. Serdecznie wam dziękuję za dzisiejszy streamek i życzę wam miłego wieczoru, a także nowego roku. I bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Dziękuję. Dzięki, że byliście wszyscy. Dziękuję, random. Muszę bić? Czy ja muszę tam iść? A jak tam się dostać? A jak zrobić ten miecz? Ale czemu muszę to czytać? Gdzie jest drugi boss? Czy siema, Draku, witam. Nie chce mi się pierdolę. Ale po co jest to tutaj? Ja pierdolę, Amon, przy nim to normalny gość. Taki gość, Amon Ra. Wszyscy, papa. Pa. No co ono, fajne to szaty, ten chłop. Jak wyjdzie kolejny part, to obejrzymy. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę